mnie uderzyła, Pani wspomina, że ze wstydu. A ja nie wiem, czy nie niszczy się również z tego powodu, że duża część naszych obecnych dziennikarzy, którzy są dziennikarzami znanymi w telewizji TVN, Telewizja Polska, czy jeszcze w innych telewizjach, po prostu wyrosła z tych środowisk dziennikarskich albo środowisk esbeckich, gdzie ich rodzice, sami TVN-ie, w ostatnim sieci, prawda, o czym było wiadomo, ale już wprost opisano ludzi, których codziennie oglądamy, jeżeli ktoś ogląda TVN albo ma jakąś styczność, począwszy od Pani Olejnik, poprzez innych dziennikarzy znanych z TVN, są z rodzin służby bezkubecji, gdzie ojciec był pułkownikiem SB, gdzie matka pracowała w resorcie, gdzie ewentualnie ktoraś, której z rodziców pracował na wysokim stanowisku w Trybunie Ludu i tak dalej. Niewykluczone, że i tego się obawiają, że się przewiną ich nazwiska i ich twarze, gdzie bezpośrednio są dowodami na to, bo za każdym razem zaprzeczają, że ktokolwiek wspomni, to się od razu robi od